Witam serdecznie w kolejnym odcinku Inżyniera Programisty, w którym odpowiemy sobie znów na pytania widzów. Będą to dwa pytania. Pierwsze dotyczy globalnego ustawienia przycisków funkcyjnych manipulatora Space Mouse Enterprise, a drugie jak zrobić taki widoczny tutaj właśnie na tym obrazku przekrój jako wizualizację, który możemy wykorzystać do różnych celów, do przedstawienia cech charakterystycznych wewnątrz jakiegoś modelu, bądź złożenia, jeżeli będziemy mieli coś większego, bądź też innych celów, jakie sobie wymyślimy. Przejdziemy sobie zatem teraz do pierwszego tematu, czyli o temacie związanym z globalnego ustawienia przycisków funkcyjnych związanych z manipulatorem Space Mouse Enterprise. Pytanie to pojawiło się pod odcinkiem numer 213. Pan Marek takie pytanie zadał. I sprawa wygląda w sposób następujący. Chodzi o coś takiego. Teraz już tutaj mamy podgląd na, że tak powiem, cały zestaw tutaj od firmy Cheat Connection. I sprawa wygląda w ten sposób, jak zrobić, żeby będąc w dowolnej aplikacji, gdzie używamy sobie tutaj całego tego zestawu, móc przyciski, które mamy funkcyjne, dostępne z poziomu manipulatora, je wykorzystać w ten sposób, aby one zawsze działały niezależnie od używanego programu. Wiemy o tym, że każdy przycisk, który tutaj mamy sterujący, funkcyjny, dostępny na manipulatorze, jemu możemy przypisać dowolną funkcję w zależności od tego, w jakim jesteśmy programie, ale chcielibyśmy, żeby na przykład był taki moment, gdzie za pomocą tego przycisku na przykład 12 zawsze będziemy blokować ekran. Jak to zrobić? Okazuje się, że możemy to zrobić, czyli używać takich przycisków globalnych, ale tylko pod warunkiem, że mamy również klawiaturę od Cheat Connection, bo do tego celu służy tutaj przycisk FN jako przycisk funkcyjny. I teraz jak będę go naciskał, będzie zmieniało się menu na manipulatorze Space Mouse. Zwróćcie uwagę, mamy standardowe tutaj menu, natomiast w momencie jak nacisnę przycisk funkcyjny, to mamy zmianę tego menu na domyślne. I teraz zmiana tego menu na desktop, jak widzimy teraz na górze tego ekraniku z logiem firmy Cheat Connection, to niezależnie od tego, w jakim będziemy programie, jak wciśniemy na klawiaturze klawisz FN, zawsze się to menu tutaj wyświetli i ono jest jako menu globalne, których przyciski i te ustawienia możemy sobie ustawić z sterownika 3DXWare, który instalujemy, jeżeli korzystamy z urządzeń firmy 3D Connection, i w tym momencie możemy sobie zmienić i niezależnie w jakim jesteśmy programie, wtedy to menu nam się tutaj wyświetli i możemy sobie albo włączać jakieś programy, albo na przykład mamy tu funkcję lock screen, czyli blokowanie ekranu wyjście, więc w ten sposób możemy sobie tutaj z tym tematem poradzić. I temat drugi jest związany z odcinkiem numer 254 i z pytaniem, które zadał pan Michał. Jak wykonać przekrój w dwóch płaszczyznach naraz kreskowaniem przekroju na czerwono? I teraz przejdziemy sobie nawet do tego samego detalu, który mieliśmy właśnie użyty w tym filmie, i gdzie zrobiłem sobie taki specjalny przekrój tutaj do miniaturki, żeby też w jakiś sposób pokazać, że coś tam więcej się dzieje. Usuniemy sobie teraz to wyciągnięcie całe, tak żeby tutaj nic nie było widać. I ten szkic sobie również usuniemy. I teraz, tak jak tutaj można się było domyślić, żeby taki przekrój zrobić, no musimy sobie, że tak powiem, ten model przygotować specjalnie pod ten przekrój, czyli go, że tak powiem, powycinać troszeczkę. I robimy to w ten sposób, że oczywiście wybieramy sobie na dowolnej płaszczyźnie jakiś fragment i będziemy go kroić. Tylko teraz jeszcze wam pokażę coś innego, bo to, co miałem przygotowane, jak tam kasowałem tą operację i mogliście zobaczyć, to było zrobione w ten sposób, że był fragment prostokąta i po prostu wycięcie w głąb na pewną odległość. Ale jeżeli na przykład chcecie zrobić przekrój przez cały model, to zwróćcie uwagę, że w programie SolidWorks jest tak fajnie tutaj temat rozwiązany, że jak robicie operację wyciągnięcie wycięcia,
To nie musicie mieć zaznaczonego całego profilu, który będziecie wycinać. W tym przypadku chcemy po prostu tutaj na wskroś ten model taki, jego ćwierć tutaj w ten sposób wyciąć. I zwróćcie uwagę, że jak kliknę sobie teraz funkcję wyciągnięcia wycięcia i zaznaczę sobie tylko ten mój szkic, to widzę tutaj podgląd dwóch strzałek. Pierwsza strzałka jest to kierunek wyciągnięcia, a druga kierunek wykonania tego, o tej operacji. I teraz tak, tutaj oczywiście wybierzemy sobie przez wszystko obydwa. I teraz nam się utworzyła taka płaszczyzna, powiedzmy tutaj na chwilę taka, no jako konstrukcyjna, możemy to w ten moment tak przyjąć, która określa nam kierunek działania tej operacji. I zaraz zwróćcie uwagę, że w zależności jak my sobie klikniemy tą strzałeczkę, to taki będzie kierunek działania tej operacji wycinania. Czyli w tym momencie ta strzałeczka tutaj nam patrzy w dół, ta mniejsza, i to oznacza, że zostanie nam tylko ta ćwiartka widoczna. Wszystko pozostałe, czyli 3/4 w tym przekroju tego modelu zostanie usunięte. Jak sobie odwrócimy, to wtedy zostanie usunięta tylko ta ćwiartka. No i możemy sobie potwierdzić, zobaczyć i widzimy, że tak to faktycznie zostało zrobione. Więc mamy jakby tutaj jedno. I teraz chcielibyśmy zrobić takie fajne kreskowanie, żeby faktycznie było widać, że zostało tutaj wycięte fragment modelu, a nie, że on tak rzeczywiście wygląda. I przechodzimy w tym temacie do wyglądów scen i kalkomanii, które mamy dostępny w programie. I mamy wyglądy. I teraz mamy tutaj taką zakładkę jak różne. Jest to oczywiście standard, tylko musimy sobie to różne rozwinąć. I mamy taki podfolder, który nosi nazwę wzór. I mamy na przykład taką tutaj taki przykład jak wzór w neonowe pasy. Na początku brzmi tak niezbyt zachęcająco po to, żeby robić tutaj przekrój, ale zwróćcie uwagę. Jak przeniosę sobie teraz ten wzór na moją wybraną ścianę, bo mogę sobie wybierać albo na całość, albo na obiekt, albo na operację, albo na ścianę. Powiedzmy, mam teraz coś takiego zrobionego. Na razie mam tak, jakbym miał zebrę na ulicy, czyli zwykłe pasy. I teraz chciałbym z tym pomanewrować troszeczkę, więc teraz sobie przejdę już do operacji, gdzie nałożyłem ten wzór. Przejdę sobie do edycji wyglądu i teraz zobaczycie, że mam ściany, które mi tworzą ten przekrój. No to chcę jeszcze dodatkowo dodać na przykład ta ściana i ta ściana. Ona teraz wygląda jak wygląda, ale jak przejdziemy sobie na zaawansowane, to przejdziemy teraz do mapowania i tutaj przejdziemy sobie w tryb automatyczny po to, żeby program sam nam określił, w jaki sposób tutaj jakby ułoży to kreskowanie. No i teraz to, co musimy sobie jeszcze zrobić, to dostosować skalę tego naszego przekroju. No to już raczej robimy tak, jak będzie nam wygodnie. Ale teraz fajnie by było zrobić to pod jakimś kątem. Więc jeżeli sobie przejdziemy z powrotem na powierzchnię, to tutaj mamy teraz taką funkcję jak kąt obrotu tej naszej wizualizacji. I możemy sobie teraz tym kątem sterować. No i mamy 27, 32 stopnie. Możemy sobie z automatu ustawić 45 stopni. No i teraz widzimy, że już nam to zaczyna coś przypominać. Coś takiego, jak byśmy chcieli, żeby wyglądało. Tylko tyle, że mamy jeszcze standardowy kolor biało, tutaj czarny. A powiedzmy, że chcielibyśmy zmienić ten kolor na jakiś inny. I możemy sobie teraz w tym kolorze tutaj zmieniać, jak nam to pasuje. Czyli jak tutaj akurat było pytanie o kolor czerwony, no to mamy kolor czerwony. Gdybyśmy sobie chcieli zrobić jakiś inny kolor, no to możemy sobie inny. I teraz zwróćcie uwagę, że jak przejdziemy do renderowania, to w tej postaci ten przekrój zostanie zachowany właśnie z takim sposobem tutaj kreskowania. I teraz, jeżeli chcemy robić tego typu wizualizację, to możemy każdy ten przekrój, który sobie tworzymy, możemy sobie w ten sposób zabarwiać tutaj na różne kolory, czyli jak chcemy jakiś zielony czy żółty, możemy sobie zrobić. Aczkolwiek wiemy doskonale, że jeżeli chcemy robić przekroje, powiedzmy takie techniczne do celów modelowania, to tutaj przypomnę, że posługujemy się takim narzędziem jak widok przekroju, gdzie możemy sobie tutaj zmieniać również te warstwy ściany i zmieniać kolory tych przekrojów. Więc w ten sposób teraz akurat nam tego nie
zmieniło z racji tego, że już mamy tutaj pokolorowane wszystko, ale jak sobie byśmy dobrali jeszcze jakiś inny przekrój, no to widzimy, że płaszczyzny są zabarwione. Natomiast tutaj w odcinku 218 właśnie będzie na temat robienia takich przekrojów. Zresztą tutaj na podglądzie w miniaturce widzimy fragment takiego przekroju zrobiony, więc tutaj zachęcam do odcinków 218, a też z ciekawości 217 można zobaczyć trochę na temat SolidWorksa jak najbardziej, więc tak by to wyglądało, jeżeli chodzi właśnie tutaj o temat takiego przekroju. Natomiast tutaj jak sobie naciśniemy funkcję zachowaj kolor zamkniętego końca, no to też już w tym momencie widzimy te kolory, które sobie tutaj ustaliliśmy. Także tutaj faktycznie teraz zauważyłem, że nie miałem włączonej tej funkcji i w związku z tym, że ta funkcja nie była włączona, to on przyjmował ten kolor, który został już tutaj nadany w momencie przygotowywania tej wizualizacji. No i jakbyśmy chcieli jeszcze przekrój trzeci, to możemy sobie tutaj troszeczkę przejechać w ten sposób i również tutaj teraz możemy sobie zmienić kolor na przykład na zielony i to zostanie tutaj widoczne. No a gdybyśmy chcieli odwrócić kolor, orientację, no to wtedy zmieniamy tryb, musimy sobie przejść tutaj do planarnych i w tym momencie możemy sobie sterować, co z której strony mamy sobie odwracać, aczkolwiek tutaj już widzimy, że jeżeli chodzi o sposoby wykonywania tych operacji, no to tutaj już mamy to w nieco inny sposób tworzone. Także tak to pokrótce by wyglądało. W ten sposób możemy sobie te ciekawe właśnie przekroje robić. No a sposób taki kreskowany do wizualizacji robimy po prostu przez wzory. Z ciekawości, jeżeli ktoś chce przetestować, może zobaczyć, jak by wyglądało, gdyby zastosować na przykład wygląd gwintu i pozostałe wzory, które tutaj mamy w kratkę jeszcze i jakiś wzór gofra, więc to już bardziej apetycznie się, że tak powiem, robi. Tak by to pokrótce wyglądało. Tyle na koniec. Mam nadzieję, że to taki krótki, szybki poradnik pomoże również w te ciekawe rzeczy. Czasami może się to przydać. Także dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.